A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc: opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i sadyceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Jak to ostatnio przeczytałem, mówię: Boże kochany, ale zachęcił ludzi do nawrócenia. Przychodzą do niego ludzie. Przychodzą ludzie do niego nad Jordan. On głosi opamiętanie. I on widzi, że przychodzą grupy religijne, faryzeuszów, sadyceuszów, bo to religijni ludzie. I zobaczcie, jak on ich przywitał. On nie powiedział: witajcie, przyjaciele. Cieszę się, że chcecie przejść na dobrą stronę. Cieszę się, że chcecie oddać życie Bogu. On mówi do niej: o, plemię żmijowe, kto wam powiedział, żeby się opamiętać? W ogóle ja to przeczytałem, jadłem śniadanie, słuchajcie, ja mówię: nie, no nie, nie przywitałeś ich tak, Janie. Mówię, nie przywitałeś ich w ten sposób, no. Dlaczego to jest tak napisane? Co ty zrobiłeś, mówię? Przecież dlaczego ich nie zachęciłeś, nie powiedziałeś do nich: słuchajcie, to jest świetny pomysł, że chcecie się nawrócić. Nareszcie staniecie na nogi. Nareszcie wasze życie się zmieni. Bóg będzie wam błogosławił. Dlaczego tego nie powiedziałeś? Nie powiedziałeś: chodźcie, chodźcie, szybko. Tylko mówisz: o, plemię żmijowe, kto wam powiedział? Wiecie, co do mnie dotarło? Bóg nigdy, nigdy na świecie nie prezentował takiej formy, jaką wielokrotnie dzisiaj się prezentuje. Amen. Nigdy tego nie robił. Nigdy. To jest wymysł dzisiejszych czasów. Reklama Boga to jest wymysł dzisiejszych czasów. To jest wymysł dzisiejszych czasów. Jan, nie wiem, czy wy dokładnie to zrozumiecie, on wyglądał bardzo dziwnie. To, że tu jest napisane, że on wyszedł ubrany w te ubranie z sierści w ogóle w wielbłądzie i był przepasany pasem jakimś grubym, to się tak nie chodziło w tamtych czasach. Musicie zrozumieć, że on był ubrany tak, jak był ubrany Eliasz. A Eliasz żył z 800 lat przed nim. On żył z 8 wieków przed Janem Chrzcicielem. To tak jakby dzisiaj ktoś chodził po ulicy ubrany jak 800 lat temu. Uważaliby, że ma korbę. I taki był Jan. On tak wyszedł. On nie był ubrany w te szaty zwiewne, tylko był ubrany jak Robinson Crusoe. I on wyszedł i on mówi tak. On wygląda dziwnie, wychodzi z lasu, rozumiesz? Jest dziwakiem i mówi tak. Kto was tutaj przysłał i po co? On na nich nakrzyczał. On na nich nachuczał. On na dzień dobry poinformował tych ludzi, rozumiesz, że ich życie jest nic nie warte. Jakże to się różni od dzisiejszego zachęcania ludzi do Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Chodź. Powiedziałem ci Ewangelię raz, powiem ci jeszcze raz, powiem ci jeszcze raz, powiem ci jeszcze raz, powiem ci jeszcze raz. A potem mnie olejesz, a ja będę do ciebie dzwonił. I będę znów dzwonił, i znów dzwonił. I ty będziesz mnie odrzucał, a ja będę tak dzwonił do końca życia. Nie tego uczy nas Bóg. Nie tego nas uczy Bóg. Bóg nas uczy tego, abyśmy wiernie stali za Jego prawdą. To nie znaczy, że mamy być chamscy i nieprzyjemni, bo już to dawno przerobiliśmy. Diabeł jest chamski i nieprzyjemny. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie wbijać się w jakieś dziwne miejsce, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ci wszyscy ludzie przyjęli Jezusa.
My jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zanieść do nich poselstwo. To my dzisiaj wychodzimy z lasu. To my dzisiaj jesteśmy inni. Jesteśmy innym narodem. Innym. Byliśmy teraz na konferencji we wtorek. Niektórzy z was byli na tej konferencji. Wiecie, jak wyglądała konferencja? Było 500 osób mniej więcej. Wiecie, jak to wyglądało, jaki był przekrój? Byliśmy my i reszta. My i reszta. Taki był przekrój. My i reszta. To jest szok. To szok jest. Jakbyśmy z lasu wyszli. Niektórzy z naszych ludzi wemknęli się w tłum, zaczęli się modlić o innych. Modlili się, uzdrawiali, uwalniali. Rozumiecie? Jak tylko się pojawił ktoś, kto był bardziej znany medialnie, od razu na niego napadli. Ty jesteś od nich. Odejdź stąd. Ale to pod rękami naszych ludzi ludzie byli uwalniani. To pod rękami naszych ludzi człowiek kulę zostawił. Pod rękami naszych ludzi. I nie dlatego, że jesteśmy elitarnymi ludźmi. W ogóle nie dlatego, tylko dlatego, że z lasu wyszliśmy. Rozumiesz? Tu nie chodzi o to, że jesteś elitarny. Tu chodzi o to, że wyszedłeś z lasu. Tu chodzi o to, żebyś nie wstydził się tego, że jesteś ubrany w sierść wielbłądzią i masz skórzany pas na biodrach. Żebyś zrozumiał, że tak wyglądają ludzie lasu. Rozumiesz, o co tu chodzi? Nie pieść się z tym światem. Nie pieść się z nim. Bądź miły i grzeczny. Bądź sympatyczny. Ale nie pieść się z nim. Wiesz czemu? Bo to ty niesiesz skarb nieba. To ty, jak Jan Chrzciciel, stajesz w tej wodzie życia i mówisz, mam dla was coś. Chodźcie i weźcie, jesteście głupi, jak nie weźmiecie. Ja mam dla was skarby. Mam dla was skarby. Bądźcie ludźmi świadomymi. Módl się teraz do Boga. Powiedz, Boże, ja chcę w tej mentalności Eliaszowej iść i gnieść i nieść poselstwo. W mentalności Eliaszowej, aby pojednać ojców z synami, aby doprowadzić do głębokiego pojednania ludzi z Bogiem. Ja chcę, mój Boże, stać w tym Jordanie duchowym i głosić poselstwo pojednania w Duchu Świętym. Szakoto korologo teleberese. Nigdy nie zejdę z tego miejsca. Z gardą skrobię do drzwi. Halleluja! Patrzy okiem cyklopa. Tak. Radzi gromi i drwi. Jest ten kawałek podłogi. Powiedz, Boże, moje jest królestwo. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Kłamstwa już połamałem. Nowy ład zrobić chcę. Diabły pysk podrapałem, w łasce do przodu mknę. Mój jest ten kawałek podłogi. Moje jest królestwo! Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Prowadzi mnie święty duch! Mój jest ten kawałek podłogi. Jestem święty! Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Słyszę głos Boga! Wielkie dzieło skończyłem. Prawdy dopinam pas. Z wiary test zaliczyłem. Jezu, wracaj, już czas. Już czas! Mój jest ten kawałek podłogi. Tam, gdzie stoją moje nogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Wiem to dobrze. Kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Znowu ktoś mnie poucza. Z gardą skrobię do drzwi. Patrzy okiem cyklopa. Radzi kropi i drwi. Głupi
Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Halleluja! Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Kłamstwa już połamałem. Halleluja! Nowy ład zrobić chcę. Przez imię Jezus! Ja mu pysk podrapałem. W łasce do przodu mknę. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Wymyślam Ci, Święty Duchu! Mój jest ten kawałek podłogi. Ty panujesz w nas! Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. To Twoja siła jest w nas. Wielkie dzieło skończyłem. Halleluja! Prawdy dopinam pas. Z wiary test zaliczyłem. Jezus, wraca już czas. Mój jest ten kawałek podłogi. Ojcze, Twoje słowo jest w nas. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek. Mój jest ten kawałek podłogi. Upodobało się Ojcu dać Ci królestwo. Mówi mi, co mam z nim zrobić. On powiedział, nie bój się, mój jest ten kawałek podłogi. Upodobało się Ojcu dać Ci królestwo. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Ogłaszamy, że nie ugniemy swoich kolan przed diabłem. Znowu ktoś mnie poucza. Wzgardą skrobie do drzwi. Patrzy okiem cyklopa. Radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Jesteśmy silni Twoją siłą. Mój jest ten kawałek podłogi. Jesteśmy mocni Twoją mocą. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Halleluja! Kłamstwa już połamałem. Nowy ład zrobić chcę. Diabłu pysk podrapałem. Własne do przodu mknę. Wywyższamy Cię za łaskę. Jestem kawałek podłogi. Za Twoją zdolność nas. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Wielkie dzieło skończyłem. Prawdy dopinam pas. Z wiary test zaliczyłem. Jezus, wraca już czas. Mój jest ten kawałek podłogi. Twoje imię jest wypisane w niebie. Mówi, co mam z nim zrobić. Księdze życia. Mój jest ten kawałek podłogi. Uwielbiamy Cię, Boże, za imię, które mamy. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Halleluko, no soko dej. Powiedz, słyszę Cię, Święty Duchu. Mówisz do mnie. Zmieniasz mnie na Twój obraz. Mój jest ten kawałek podłogi. Twoja prawda jest moim gruntem.
mam z nim zrobić. Twoja miłość jest moim wyrazem. Mój jest ten kawałek Bogu. Twoja mądrość jest moją własnością. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Twoja moc jest mi dana. Mój jest ten kawałek podłogi. Halleluja. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Dziękuję ci, że możemy kochać. Mój jest ten kawałek podłogi. Dziękuję ci, że możemy być pod prąd. Bóg mówi mi, co mam z nim myślami zrobić. I sercami znowu ktoś być pod prąd. Znowu ktoś mnie poucza. Wywyższam Cię, Święty Duchu. Z gardą skrobię do Ci. A kulora la la padry de Ci. Patrzy okiem cyklopa. Ty nas posłałeś, Święty Duchu. Na radzi gromi i drwi. No, halleluja. Jestem kawałek. Jesteśmy posłani. Ojcze, będziemy przyprowadzać do Jezusa wielu ludzi. Mówi mi, co mam z tym zrobić. Ojcze, będziemy wielu ludzi przyprowadzać do Jezusa. Jestem kawałek Bogu. Ojcze, jesteśmy jak dynamit do ludzkich serc. Bóg mówisz przez nas do ludzi z tego świata. Hallelujah. Kłamstwa już połamałem. Nowy ład zrobić chcę. Jesteśmy Twoim głosem. Diabłu pysk potrapałem. Jesteśmy Twoim wizerunkiem. Władzę do przodu mknę. Jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. O, Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Wielkie dzieło skończyłem. Wielkie dzieło skończyłem. Prawdy dopinam pas, wiary test zaliczyłem. Jezus, wracaj już czas. Mój jest ten kawałek podłogi. Wywyższony Bóg. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Uwielbiony Król. Mój jest ten kawałek podłogi. Wywyższony Bóg. Co mam z nim zrobić? Pan nad narodami! Mój jest ten kawałek podłogi. To mój kraj. Mówi mi, co mam z nim zrobić. O jest Boże, to jest mój kraj. O jest Boże, ten kawałek będę dbał o wierność w tym kraju. O wierność Twojemu słowu. Co mam z nim zrobić? Jestem kawałek. Powiedz, moje są miasta i moje są wsie. Moi są ludzie. Co mam z nim zrobić? Halleluja. To Twoja siła jest w nas. Twoja siła. Twoja siła. Twoja siła jest w nas. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Twoja miłość jest w nas. Jest ten kawałek podłogi. Kochamy, kochamy, kochamy. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z tym zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi.
jeszcze kura na rękę. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Mój, 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 mój. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. A korola, ra, 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 waka, tereny, teraz. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Ty jesteś skałą naszą. Na tobie stoimy. Jest ten kawałek podłogi. Nasze nogi się nie chwieją. Bo ty jesteś podstawą naszego życia, naszą wiarą. Jesteśmy zakotwiczeni w twojej prawdzie. Przeżywamy twoją miłość. Mamy z tobą dobrą relację, jak dzieci ze swoim ojcem. Uwielbiamy cię, Boże nasz. Każdego dnia i każdej nocy stajemy się święci i więksi. Ty złamałeś moc grzechu w naszym życiu. Dałeś nam otwartą drogę do nieba. Każdego dnia prowadzisz nam swoim świętym duchem. Wiemy, dokąd mamy iść. Nasze nogi się nie chwieją. Nasze kroki są pewne. Tak cię uwielbiamy, Ojcze nas. Mówi mi, co mam z nim robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Mówi mi, co mam z nim zrobić. Proklamuj swoją pewność. Twoją pewność w Chrystusie. Jest ten kawałek podłogi. Powiedz, że diabeł cię nigdy nie oszuka. Powiedz, że nigdy nie dasz się okpić piekłu. Bo masz umysł Chrystusowy. Masz myśli Chrystusowe. Masz koncepcje Chrystusowe. Uwielbiamy ciebie, Panie nasz. Powiedz, Duchu Święty, ty zasilasz moje ciało. Moje ciało nie ulega zniszczeniu. Jestem kawałek podłogi. Powiedz, Boże, ty jesteś Bogiem mojej głowy. Nie mam żadnych błądzących myśli. Mam uczucia Jezusa. Powiedz, ja czuję jak Jezus. Akuralada fakata saka jarala takata rapendry kiedy bryde cene de cine blor lare nas. Hallelujah. Święty Duchu, my proklamujemy naszą śmierć wraz z Chrystusem Jezusem. I proklamujemy nasze zmartwychwstanie wraz z Chrystusem Jezusem. Ogłaszamy, że nasze ciała zostały ukrzyżowane wraz z Chrystusem. Ogłaszamy, że żyjemy już nie my, ale żyje w nas Chrystus. A nasze obecne życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który tak nas umiłował, że wydał za nas samego siebie. Ojcze, ogłaszamy, że dałeś dowód swojej miłości do nas, bo wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Ogłaszamy, że skoro przebaczyłeś nam nasze grzechy, to też poprowadziłeś nas do królowania. Proklamujemy to, Ojcze, że jesteśmy wraz z Chrystusem posadzeni w okręgach niebieskich, ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością, mocą i panowaniem. I wszystko jest poddane pod stopy nasze. Ogłaszamy, że możemy deptać po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela, a nic nam nie będzie. Ogłaszamy, że jesteśmy odporni na ludzką złość. Jesteśmy odporni na ludzką złośliwość.
na wszelkie zapędy diabelskie. Jesteśmy odporni, tak jak Jezus Chrystus był odporny. Tak jak Jezus Chrystus był odporny na to, co się nazywa światem. Powiedz, mam geny Boga, 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 geny Boga, karawa katakala paralasinas. Mam geny Boga. Mój jest ten kawałek. Mój, 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 mój. Młodość moja odnawia się, siła moja odnawia się. Jest ten kawałek podłogi. Mądrość będzie kwitnie. Bóg, Bóg mówi mi, co mam z nim zrobić. Ukochany Bóg, ukochany Ojciec, ukochany nauczyciel. Jest ten kawałek podłogi. Ukochany Pan i Władca. Bóg, Ojcze nasz, mówi mi, co mam z nim zrobić. Który jesteś w niebie i w naszym duchu. Mój jest ten kawałek podłogi. Bóg, mówi mi, co mam z nim zrobić. Szala kredyty, Jezus. Mój jest ten kawałek podłogi. Co mam z nim zrobić? Oto ty, nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone. Oto ja, Jahwe, położę swoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach i uczynię twoje planki z rubinów, a twoje bramy z karkumbułów i wszystkie twoje wały z drogich kamieni. I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami moimi, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać i od przestrachu, bo zbliżyły się, bo nie zbliżą się one do ciebie. Oto gdy to na ciebie będzie nastawać, nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla ciebie narzędzia. Ale ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Lecz żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. A każdemu językowi, który w sądzie wystąpiłby przeciwko tobie, zadasz kłam. Takie jest twoje dziedzictwo jako mojego sługi. A twoja sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Jahwe. Wywyższamy Cię za Twoje słowa. Wywyższamy Cię za Twoje zabezpieczenie. Wywyższamy Cię za nasze bezpieczeństwo w Tobie. Wywyższamy Cię za autorytet, który mamy. Chwalimy Cię, Boże. Halleluja. Halleluja. Ja. Szoko do glory lebererysi. Halleluja. I już widziałam dokładnie, jak jest. Na ulicy był tłum. Zbliżyłeś się do mnie jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Potem chciałeś na twarz. Stary człowiek na zawsze już zgasł. Na zawsze! Myślałem, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie dziś ma sens. Płynie wraz Jezusa Chrystus. Wyznawaj to! Słychać boski ser. Płynie w nas Jezusa Chrystus. Słychać boski ser. Czy podobny do dnia, jednak w duchu my muzyka gra. Nauczyłeś mnie żyć. Nauczyłeś mnie żyć. Jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z Tobą to raj. Jezus! Życie z Tobą to rozkosz, to cud.
nawet nocą, gdy śpię, wciąż wypełnia mnie Twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam Twoją twarz. Niepokojąco szczery, powtarzasz mi już czas. Płyń w nas, Jezusa krew. Słychać boski zew. Płyń w nas, Jezusa krew. Słychać boski zew. Ja prawdy i łez. Już wiem wszystko dokładnie jak jest. Na ulicy ten tłum, a ja stoję tam wierny jak pies. Jesteś tylko krok, miasto płonie od krzyków, od klątw. Mówię do nich, że Bóg już naprawił ich śmiertelny błąd. Przeklinam diabła sfery, czym koszmarny sen. Niszczę śmierci bariery przez Ewangelistę. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zdech. Wiedziałem dokładnie jak jest. Na ulicy był tu. Ty zbliżyłeś się do mnie jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko ma gdzieś tam swój kres. Potem padłam na twarz. Stary człowiek na zawsze już zgasł. Myślałam, Boże święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie dziś ma sens. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Do dnia, jednak w duchu my muzyka gra. Nauczymy się żyć, jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z Tobą to raj, życie z Tobą to rozkosz, to cud. Nawet nocą, gdy śpię, wciąż wypełnia mnie Twój święty duch. Gdy modlę się, to wtedy oglądam Twoją twarz. Niepokojąco szczery, powtarzasz mi już czas. Płyń w nas, pokusa krew. Słychać boski zew. Płyń w nas, jest i łez. Już wiem wszystko dokładnie jak jest. Na ulicy te tłum, a ja stoję tam wierna jak pies. Jesteś tylko krok, miasto płonie od krzyków, od klątw. Mówię to nie, że Bóg już naprawił i śmiertelny błąd. Przeklinam diabła sfery, niczym koszmarny sen. Niszczę śmierci bariery przez Ewangelii. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie
słychać boski zew. Płynie w nas, płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas, płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Prawdy i łez już wiedziałem dokładnie jak jest. Na ulicy był tłum. Ty zbliżyłeś się do mnie jak lew. Powiedziałam, no cóż, w końcu wszystko tam gdzieś ma swój kres. Potem padłam na twarz. Stary człowiek na zawsze już zgas. Myślałam, Boże Święty, to chyba tylko sen. Przez słowa Ewangelii me życie dziś ma sens. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać do dnia. Jednak w duchu my muzyka gra. Nauczyłeś się wierzyć, jakże piękny jest dzisiaj mój świat. Życie z tobą to raj, życie z tobą to rozkosz, to cud. Nawet nocą, gdy śpię, wciąż wypełnia mnie twój święty. Gdy modlę się, to wtedy oglądam twoją twarz. Niepokojąco szczery powtarzam już czas. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Wywyższamy ciebie, Jezus. Płynie w nas Jezusa krew. Słychać boski zew. Prawdy i łez już wiem wszystko dokładnie jak jest. Na ulicy tej tłum, a ja stoję tam wiernie jak pies. Jesteś tylko krok. Miasto płonie od krzyków, od krok. Mówię do nich, że Bóg już naprawił mi świerny ból. Przeklinam diabła stery, czym koszmarny syn. Jeszcze śmierci bariery przez Ewangelii syn. Płynie w nas Jezusa krew. Jezusa
słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas, płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Halleluja. Płynie w nas, płynie w nas Jezusa krew. Wszystkie trzy okna naszych dusz, słychać boski zew. Według Twojego słowa, w nas, aby otworzyć swoje usta, Ty nas napełnisz. Jezusa napełnij dusze nasze, Święty Duchu. Wypełnij duszę ludzi. Płynie w nas. Wypełnij duszę ludzi. Wypełnij ich rozumienie, ich postrzeganie, ich słyszenie, ich widzenie. Wypełnij, Duchu Święty. Jezusa krew. Wypełnij, Duchu Święty. Wypełnij, Duchu Święty. Płynie w nas Jezusa. Ty, kiedy poszedłeś do nieba, pociągnąłeś za sobą jeńców i Twoich ludzi darami obdarowałeś. Uwielbiamy Cię za to. Jezusa krew, słychać boski zew. Halleluja. Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. Płynie w nas, płynie w nas Jezusa krew, słychać boski zew. 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 Halleluja. A gdy przyjdzie dzień uwolnienia niewolników Twoich,
ale rzeczy, których znikną do Ciebie, nie odejdę od Ciebie, gdyż umiłowałem Ciebie i Twój dom i dobrze mi tu jest u Ciebie. Wtedy weźmiesz szydło i przekujesz mu ucho do drzwi domu Twego i będzie Twoim niewolnikiem na zawsze. Również ze swoją niewolnicą postąpisz tak samo. Ojcze, my proklamujemy Twoje słowo nad nami. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że jesteśmy dumni, że należymy do Ciebie, jesteśmy Twoją własnością. Amen. My ogłaszamy, że jesteśmy przykuci do drzwi domu Twego. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że jesteśmy Twoimi niewolnikami z wyboru. Ty nas wyzwoliłeś do tego, Boże, a my zdecydowaliśmy, żeby Ci służyć po wszystkie dni naszego życia. Ty, który jesteś Świętym Duchem i obdarowałeś nas szczodrze. Jesteśmy tymi, którzy składają wszystko pod Twoje stopy. Ojcze, my chcemy do końca naszych dni służyć Tobie i Twojemu Królestwu. Niech Twoja wola wypełnia się na naszym życiu, a dary Twoje, które nam dałeś, niech służą na rzecz Twojego Królestwa. Ojcze, wszystko, co naturalne i ponadnaturalne w naszym życiu, niech służy Tobie i Twojemu Królestwu. Ty jesteś zarządcą tych dóbr. Uwalniamy Ciebie. Nasze duchowe uszy są przybite do Twoich drzwi. Wywyższamy Cię, Jezusie Nazareński, który jesteś drzwiami do nieba. Uwielbiamy Ciebie, szako toko rolo rorepe, akatasaka jara lada ramena se, avakatera lade mene dele kolo rolo rohari, abakatasaila lahai. Aleluja! Szajla! Emajla o szakatapena loro lohoba. Teos! On natchniony i młody był, i Makaisa. Nie poznał nic. Makaile ramaha. On im dawał słowem sił, mówi, że blisko już świt. Yeah. Setki śpiewały niczym chór, chcieliby królem był im. Krzyczał, że czas by runął mur. Oni krzyczeli wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połamat. A mury runął, runął, runął i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połamat. A mury runął, runął, runął i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali treść, lecz samej melodii bez słów. Nieśli milionom starą wieść, szycąc się swych wielkich głów. Stawiali więc potężny mit, jak wystrzał poklask im brzmiał. Lecz łańcuch ciąży zwykał świt, a on gdzieś w tyle stał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połambat. A mury runą, diable runą, to jest Warszawa! Pogrzebią stary świat. Fara ci od Warszawy! Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połambat. Diable, to jest Warszawa! A mury runą, świat. Odkryli magię swoich sił, twierdzili, że to ich czas, ale zgubili to, kim był ten, co miał klucze do miast. A on poboczem innych wiódł, tych, co im obcy był git. O tym, że mu za pójść do świt. Wyrwij murem zęby krat, połam kajdany, połam bat. A mury runą, halleluja, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murem zęby krat, zerwij kajdany, powiem, że to jest...
jest Twoim miastem. Stary świat, wyrwij. Zakaż mu dotykać tego miasta. Zerwikaj dany połom bat, a mury. Diable, to jest Warszawa. To Warszawa. To Warszawa. Odchodzisz od jej granic. Odsuwasz się od mieszkań. Odchodzisz od mężczyzn i od kobiet. To miasto nie należy do ciebie. Panem tego miasta jest Jezus. A władzą sprawczą tego miasta jest Kościół żywego Boga. Szakoto kajana la waka takana la prada de ty. Eloko si. Servi kajta ne poambat. A mury runą i pogrzebią stary świat. Wyrwi murom zęby krat. Zerwi kajdany połambat. A mury runą i pogrzebią stary świat. On natchniony i młody był. Jeszcze nie poznał nikt. On im dawał słowem sił. Twoją miłością. Mówił, że blisko już. Zalej to miasto twoją miłością. Setki śpiewały niczym. Zalej to miasto. Chcieliby królem był im. Zalej to miasto twoją miłością. Że czas by runął mu. Zalej to miasto. Oni krzyczeli wraz z nim. Wyrwij. Jesteśmy twoimi kanałami. Zerwij kajdany połam. Wylej się przez nas na to miasto. Wylej się na przez nas. I pogrzebią stary świat. Wyrwij. Halleluja. Zęby krat. Zerwij kajdany połam. Ojcze nasz. A mury runą. Wylej się przez nas. Wylej się. Wylej się! Wkrótce na pamięć znali. Niech płyną rzeki wody żywej. Samej melodii bez. Z każdego z nas. Nieśli milionom znali. Niech to płynie obok tego nurtu religijnego. Świecąc się swych wielkich głów. Niech to zalewa ulicę. Stawiali więc potężny. Niech to zalewa domy. Mit, jak wystrzał. Niech to zalewa. Brzmiał. Niech zalewa lecz domy. Łańcuch ciążył, zlekał świt. A niech zalewa ulicę. Tyle wciąż stał. Wyrwij mur. Niech to zalewa kościoły. Zerwij kajdany połambat. Wylewaj się przez nas. Święty Duchu. Jesteśmy twoimi kanałami. Zalej to miasto. Zalej to miasto. Twoją miłością i twoją mocą. Przez nas. Jesteśmy gotowi, Duchu Święty! Zalej! Odkryli magię. Szakato korola fakatana masete. Koma ne panene koto kone. Ale ja ogłaszam, że żadna religia nie stanie nam na drodze. Ten, co miał. Żaden fałszywy nurt duchowy nie stanie na drodze. A on poboczem innych już. Szamaleli hede prezenci. Co im obcy był kit. Że musi wciąż stać mur i że za późno świt. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany połam bat, a mury runą. Stary świat.
Ja proklamuję, że święte wody zalewają całą Warszawę, zalewają wszystkie ulice, zalewają wszystkie kościoły, zalewają wszystkie burdele, zalewają wszystkie imprezownie, zalewają wszystkie sfery biznesu, wszystkie szkoły. Ogłaszam to przez imię Jezus. Szafa kataka, jara laka, ta sara kenerese. A kurola rara stary świat wyrwi. Lila parise kenerese. Aleluja. Zerwi kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą. I pogrzebią stary świat wyrwi. Zerwi kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Zerwi murom zęby krat, zerwi kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Kajdany połam bat, a mury runą i pogrzebią stary świat. Wyrwi burą zęby krat, zerwi kajdany połam bat, a mury runą. Wyrwi burą zęby krat, kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwi murą zęby krat. Wyjdźcie do przodu, wszyscy ewangeliści. Zerwi kajdany, ustańcie przede mną. Połam bat, wszyscy ewangeliści, do przodu. A mury runą, wychodźcie. Runą, ustańcie wszędzie. Szaka taka, jara, lara, padre, deke, nara, zerwi murą zęby krat, zerwi kajdany, połam bat, a mury runą. Powiedz, że chcesz, żeby wody Ducha Świętego wylewały się przez ciebie jak nigdy dotąd. Powiedz, że jesteś gotowym kanałem. Powiedz, Boże, wylewaj przeze mnie swoje wody. Moje ręce są do Twojej dyspozycji. Moje usta są do Twojej dyspozycji. Moje nogi są do Twojej dyspozycji. Jestem kanałem przepływu żywej wody. Jestem coraz większym kanałem. Będę zalewał to miasto. Będę zalewał ten kraj. Będę zalewał jak nigdy dotąd. Będę robił to jeszcze mocniej i silniej niż wczoraj. Módl się, tak jakby od tego zależało wszystko. Powiedz, że chcesz. Mów swoimi słowami do Boga. Powiedz, że chcesz, żeby z ciebie wywalały wody. Wywalały jak pod wielkim ciśnieniem. Módl się o to. Powiedz, Boże, ja tego chcę. Ja chcę jak nigdy dotąd. Ja chcę, żeby to tryskało ze mnie. Ja chcę, żeby tryskało. Boże, nie mam żadnych zahamowań. Boże, nie mam żadnych zahamowań. Żadnych zahamowań. Ja chcę zalać to miasto. Ja chcę zalać ten kraj. Módl się tak. Módl się z ogniem. Módl się z ogniem, makata, fakataka, jara, lada, rabarase. Powiedz, to jest jedyna rzecz, której ja chcę. Jedyna rzecz, na której mi zależy. Jedyna rzecz, jedyna rzecz, jedyna rzecz, na której mi zależy. Boże, chcę zalać Ewangelią to miasto, ten kraj. Boże, chcę, żeby przeze mnie manifestowały się znaki i cuda. Boże, chcę, żeby przeze mnie byli uzdrawiani ludzie, żeby wychodziły demony na głos mojego głosu. Ojcze, modlę się o to, modlę się o to, modlę się o to, szawaka taka jarala padre, ekotoka i lemese, okotise merelaj, ekotise relehe, okotise leela marala senama, nekatana, podwójne namaszczenie, 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 podwójne namaszczenie.
Potwójne namaszczenie, potwójne namaszczenie, potwójne namaszczenie, potwójne namaszczenie, potwójne, szakadry, potwójne namaszczenie, potwójne namaszczenie, potwójne namaszczenie, potwójne namaszczenie, opokotoli na prajdenie, potwójne namaszczenie, 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 Shele, shele hoz ikada na sakadanis, ena stylus, ena stylus, ena stylus, shakoturo lo lojitis. Yeah, Jesus. Więcej, 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 więcej. Gdy siła zła zbawiła życie me. Gdzie niebo wzbudza życia nas, wiedząc, że miłość ta, miłość ta trysnęła prosto z Jezusa raz, zmieniając życia mojego stan, zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozmywam się w niej miłości tej. Już teraz wiem, że życie w sobie mam. Odważnie biegnę przez ten świat, nie licząc dni, nie licząc lat. Wiedząc, że jest tam miłość ta. Miłość ta wysnęła prosto z Jezusa raz, zmieniając życia mojego stan, zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozmywam się w niej miłości tej. Miłość ta, miłość ta. Zapisała mnie płakali za zgubionym światem. Niech oni płaczą za zgubionym światem, Ojcze. Niech płaczą za zgubionym światem. Niech to przenika ich duszę. Ojcze, ja chcę, żeby oni doświadczali tego bólu, który Ty doświadczałeś, wisząc na krzyżu i przyglądając się na ginącą ziemię. Modlę się o to, niech doświadczają siły krzyża. Ojcze, niech serca ich będą rozrywane przez żal nad ginącym światem. Ja chcę tego, Ojcze. Niech ludzie im się śnią w nocy. Niech znaki cuda im się śnią w nocy. Niech widzą siebie jako tych, którzy przyprowadzają do Jezusa masy ludzi. Akoto korala wakatara sekenere menese okatire lere lere mane hena bas. Niech ich wiara rośnie, Ojcze. Wiara w ich powołanie. Niech to rośnie. Niech to rośnie. Ja usuwam wszelką diabelską granicę, która została położona na ich służbie. Usuwam tą granicę.
usuwam tą granicę. Ja mówię, że oni są nieograniczeni. W uwalnianiu Bożej mocy, w uwalnianiu Bożego słowa. Ja przeklinam demoniczne siły wstydu w imieniu Jezusa. Wszelkie duchy potępienia, odchodzicie od tych ludzi. Nie wolno wam ich dotykać. Ja nakładam granice z krwi Jezusa na tych ludzi. Ja ogłaszam, że ich przyłbice zbawienia są mocne i silne. Chronią ich głowy. Ochrona głów ewangelistów. Ochrona głów. Ja mówię, że żaden ewangelista nie wypuchnie. Że żadnego ewangelisty nie pokrąży świat. Żadnego ewangelisty nie pokrąży sukces. Przez imię Jezus. Szawa koto kojo koto kojo lapata katana manase. Okataka ire la mene hekenima. Koi kalipasi kenimori. Alleluja. Miłość ta, wysnęła prosto z Jezusa. Pierścienie władzy na rękach. Pierścienie władzy na rękach. Pierścienie władzy. Pierścienie władzy na rękach. Pierścienie władzy. Ja ogłaszam, że ich mądrości nikt nie będzie w stanie sprostać. Że ich słowa będą pełne, głębokie, silne i bezkompromisowe. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że będzie z nich ściekał olej, aby w mocy Ducha Świętego uzdrawiali, wskrzeszali i wypędzali demony. Niech spływa z nich olej. Niech spływa z nich olej. Ja im toruję drogę do tych, którzy twierdzą, że są ateistami i do tych, którzy twierdzą, że są wierzącymi. Toruję ich drogę teraz, Boże mój. Niech Twoi aniołowie jadą przed nimi jak szpaler. Niech aniołowie jadą przed nimi jak spalerze. Torują im drogę. Niech im torują drogę. Święci aniołowie, torujcie im drogę. Torujcie im drogę do ludzi ubogich i do ludzi bogatych. Do ludzi mądrych i do ludzi głupich. Do ludzi ważnych i do ludzi nieważnych. Torujcie im drogę przez świat polityki, przez świat ekonomii, przez wszelkie sprawy społeczne. Niech się przebijają. Niech wasi aniołowie torują wam drogę. Niech torują wam drogę. Ojcze, niech oni widzą to, jak aniołowie im torują drogę. Niech widzą, jak ci, którzy są ich współsługami, torują im drogę. Szawaka taka jarala taka na manase. Eko to kojo rolo kotenenese kene lehe kene ne menese. Eleki tele rele rehe kene ne menese. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa manifestację słowa wiedzy. Manifestację słowa wiedzy dwa razy większą niż do tej pory. Manifestację darów uzdrawiania dwa razy większe niż teraz. Ja to ogłaszam w imieniu Jezusa. Słowo wiedzy, dary uzdrawiania. Ja, Ojcze, modlę się, aby towarzyszyły im Twoje dary czynienia cudów. Ja chcę, żeby przez ich ręce działy się znaki i cuda. Niech się dzieją stwórcze cuda. Stwórcze cuda. Niech się dzieją stwórcze cuda. Niech pod ich rękami niepłodne kobiety zaczynają płodzić, a niepłodni mężczyźni zaczynają płodzić. Ja modlę się o to. Modlę się o to. Niech pod ich rękami zmienia się w ludzkich głowach. Niech się zmienia w ludzkich głowach. Niech te diabelskie układanki zostają zburzone pod ich rękami. Ja mówię, że na kogo oni będą kłaść ręce, to będą burzone w głowach tych ludzi diabelskie układanki. To będzie wstrząsane. Będą się wstrząsać dusze pod mocą Świętego Ducha, płynącą z ich nałożenia rąk.
Ojcze, ja dziękuję Ci za ich język. Za język, który jest językiem mędrców. Ja dziękuję Ci za ton Chrystusowy, który oni mają. Za mądrość. Uwielbiam Cię, Boże. Halleluja. Halleluja. Shavakatire lere neme nenesi. Ebalare lehe nenese kenenesinesayin. Eloi lakatire sekenelehe kenenesines. Holy sekenelehe kenenesines. Ojcze, niech oni się przesiadają na szybsze i potężniejsze urządzenia duchowe. Ojcze, w imieniu Jezusa. Tak jakby się przesiadali w mocniejsze i większe samochody. Ojcze, w imieniu Jezusa. Szale parlare. Niech oni czują, Ojcze, całą swoją duszą, że mogą więcej. Holy sekenere lere hene bene lere kene na barake dene dene de sekenere lere de he. Evo coloro lare che ne bena he dene ne bena sa. E calabellere de che ne mere de coloro le hodo de vere de che ne bena si. E colare lere ha cadana bana ha kenra na nas. Przecina ich drogi z ludźmi, do których mają głosić. Przecina ich drogi. Ja proklamuję przecięcie dróg. Przecięcie dróg. Shava kata kajere lere mene waki dene deha na banana se. Niech ludzie ich odnajdują. Nie tylko oni niech odnajdują ludzi, ale niech ludzie ich odnajdują. Niech odnajdują ich na ulicach, w mediach, w przypadkowych sytuacjach. Niech odnajdują ich. Abaka dine lehe kenere barla kenere berlare deke nene se. Avakier lare le kenare lere hare bare nasa. Ekadire lehe kenere berlere kene menoloso kono berlate. Abar leha kenere berlere da kenere berla kenere menalare hare marlare ne menene si. Hakoloro loro noho kondore nesanas. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, za nich. Uwielbiam Cię. Hula bana sekenerenesi. Ja przeklinam każdy problem finansowy w ich życiu. Ja przeklinam każdy problem emocjonalny w ich życiu. W imieniu Jezusa. Ja ogłaszam, że są tu ludzie, którym nigdy nie braknie zasobności finansowej. Ja ogłaszam, że są tu ludzie, którzy mają wszystkie emocje prawidłowo poukładane i zarządzają nimi w imieniu Jezusa. Habada sare lere he kenere lere de kenere de lere kenere bananasi kenere nes. Bo godzien jest robotnik zapłaty Twojej, Ojcze. Elame nere lare de kenere menesire lare de kenere wokole brende senes. Uwielbiam Cię, Ojcze, za to. Uwielbiam Cię za to. Eloshi kenere le hene mene de lare lere kenere brede si kenere brede senes. Elore lare de kenere padre de kenere de kenere brede si kenere brede si. Shelere lehe kenere lehi de le brede ha kalare ne hono marlanes. Ele clere de kenere clore nane manana si kenere de hene manes. Ele rale ne manana si kenere de 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 kenere Dzisiaj rozpływam się w niej, w miłości tej. Miłość ta, o, miłość ta. Tysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życie mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej, miłości tej. Thank you.
rozpinam się w miłości tej. Miłość ta! Miłość ta! Miłość ta! Trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpinam się w niej. Zmieniając życie mojego stan, zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływa się w miłość. Alleluja. Miłość ta. Chcę, żeby wyszli wszyscy prorocy do przodu. Miłość ta. Wyjdź do przodu. Trysnęła prosto z Jezusa ran, zmieniając życia mojego stan. Zapisała mnie do świętych ksiąg. Dzisiaj rozpływam się w niej. Alleluja. Ja modlę się o nich, Ojcze. Wzywam Twojego imienia, Jezus, nad nimi. Ty jesteś Bogiem proroków. Bogiem, który wybrał ludzi, przez których manifestujesz się do tego świata. Pokazujesz swoją twarz, swoje odbicie. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Ja chcę, Ojcze, żeby ich służby były teraz przemieniane na jeszcze większe i potężniejsze. Chcę, żeby to, co mówią i to, co sobą prezentują, było świeżym głosem Twoim do ludzkości tutaj na ziemi. Ojcze, modlę się o to. Modlę się o to. Ty, który powołałeś proroków w Starym Przymierzu. Ty, który manifestowałeś się przez nich. Ty manifestujesz się teraz przez tych ludzi. Chcę, żebyście modlili się, aby wasze służby wypływały na powierzchnię. Powiedz: Boże, chcę być jeszcze bardziej publicznym człowiekiem. Nie mam nic do stracenia. Boże, nie mam twarzy. Ja nie mam twarzy. Ja jestem człowiek bez twarzy. Moja twarz jest twarda jak krzemień. Moja twarz jest twarda jak krzemień przez Twoje dotknięcie. Nie ulegam systemowi tego świata. Nie ulegam
wpływom ciała. Nie ulegam wpływom religii. Nie ulegam żadnym wpływom, które nie są Twoim wpływem, Święty Duchu. Chcę, żebyś teraz posłuchał, co mówię. Chcę, żebyś poprosił Ducha Świętego, aby Cię posłał tam, gdzie nie chcesz. Jesteś prorokiem, więc wiesz, co ja powiedziałem. Powiedz mu to. Tylko prorok to powie mu. Bo wiesz, gdzie pójdziesz. Za granicę bólu swojej duszy. Pójdziesz za granicę bólu. Pójdziesz za granicę bólu. Powiedz, poślij mnie tam. Poślij mnie tam, gdzie nie chcę. Powiedz mu to teraz. Stoję tu, gdzie nie chcę. Powiedz, wepchnij mnie tam. I jestem gotów. Wepchnij mnie. Bo ten otwór jest mniejszy niż ja naturalnie. Wiecie, o czym mówię? Ten otwór jest mniejszy, Panie Boże. Ja naturalnie tam nie mogę wejść. Wepchnij mnie. Boże mój. Wepchnij mnie. Ja decyduję się na to. Nieważne, jakie ślady pozostaną na moim życiu. Ja chcę włożyć w swoją głowę tam, gdzie będę widział i słyszał jak nigdy dotąd. Ja chcę tam wepchnąć moją duszę. Shakaira la makadena, berale de neta, okaile kede rebene hodeba. Kadidese kede la mala, kodidene kede lesi kede mo, kapatise kede lere la benasa. Halleluja, halleluja. Powiedz, Boże, ja jestem do użytku dla ludzi. Niech mnie użyją, niech mnie użyją, Boże, do tego, aby dotknąć Ciebie. Niech mnie użyją, niech włożą swoje ręce do mojej duszy. Niech włożą, niech włożą. Niech włożą ręce do mojej duszy. Niech dotkną Ciebie. Ja chcę, żeby dotknęli Ciebie. Niech włożą we mnie swoje ręce. Teraz. Oko to w oko to teraz. O la kata la kata la masę. Deko to ko ile pene na sakanama. Deba ko to kono na skinę lema na sakanasa. Oko tine kede kono lo ma na. E koni de sekerema, e koni de silerama, e koni de selema, e koni de se, e koni de selera hona, Roma la elaha la masicono, Deus malobas, Deus malobas, Deus malobas, me la hafide de masse, te conasse, te conasse, te conasse, te conasse, te conasse, te conasse, abassi la baja la massa, e cadi sele e che ne merese. E coi se chi non lo fa là, te con la se, te con il cielo e la ha di semere là, te con il la rapprana se, e con il prende le schede le che, te con il prende il cielo, te do do con il deme ne ha di so go, con il deme ne ha cona, te con il prende il cielo le se, te con il se con lo fa con il la fi, con il deme ne ha cona, te con il prende le schede le ha cona se, te lo sa che se la va sale. Stoję tu,
otworzyć usta. Pomóż mi, Duchu Święty. Pomóż, aby ogień poszedł z moich ust. Pomóż mi, Duchu Święty. Niech pójdzie ogień z moich ust. Niech pójdzie ogień. Niech pójdzie ogień z moich ust. Ogień z moich ust. Powiedz, Boże, pomóż mi sprawiedliwie sądzić narody. Pomóż mi sprawiedliwie sądzić narody. Pomóż mi, Duchu Święty, sprawiedliwie sądzić. Sprawiedliwie sądzić. Sprawiedliwie sądzić. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa manifestację słowa wiedzy nad wszystkimi prorokami tutaj. Manifestację słowa mądrości. Ja mówię wkląd w przyszłość. Ja rozchylam zasłony przyszłości. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że ci ludzie widzą przyszłość. Widzą przyszłość. Widzą to, co się dopiero stanie. Ja w imieniu Jezusa to ogłaszam. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam stałe umysły u nich. Umysły zdolne do czytania objawienia. Umysły zdolne do czytania objawienia. W imieniu Jezusa ja mówię uzdolnienie umysłów do czytania objawienia. Aleluja! Shakina lapataka dinere padre de Jesus. Powiedz, Duchu Święty, pomóż mi być duszą pokorną. Pomóż mi, Duchu Święty, w tym niepokornym świecie. Pomóż mojej duszy. Powiedz, Boże, pomóż duszy proroka. Pomóż duszy proroka być pokorną. Pomóż duszy proroka. Lama kataja katerelele belelele sekederele padre. Elokati relele amana sekaderele honorasene. Pomóż mi, abym nie wynosił się z nadmiaru objawień. Pomóż mi, Duchu Święty, abym się nie wynosił z nadmiaru objawień. Pomóż mi. Shakira bate kele mene ma se koa se kadele brajna. Ojcze, ja modlę się o nim manifestację daru rozróżniania duchów. Niech to się powiększa u ludzi. Dar rozróżnienia duchów. Ojcze, ja modlę się o manifestację daru wykładania języków. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, modlę się, żeby w ich umysłach słowa niewypowiedziane zamieniały się w słowa, które są słowami tego świata. Niech oni słyszą niewypowiedziane słowa. Niech słyszą niewypowiedziane słowa. Ojcze, ja modlę się. Niech oni odczuwają oddech Twój. Niech czują oddech Boga. Niech czują oddech Boga. Niech czują oddech Boga. Abakata kaire penene sabanase. Ekota kilele penene sekenene sailas. Ojcze, modlę się o nadnaturalną odwagę dla nich. Ja przeklinam wszelki lęk nad ich życiem. Wszelki lęk. Usuwam wszelki lęk. Lęk przed człowiekiem. Lęk przed diabłem. Lęk przed demonami. Lęk przed biedą. Lęk przed chorobami. Ojcze, modlę się. Niech oni będą zupełnie inni niż otaczające ich środowisko. Niech na zewnątrz będą tacy sami, a w środku zupełnie inni. Niech ten sędziowski wzrok przenika środowisko, które jest wokół. Niech nie ulegają, Ojcze, żadnym bodźcom zewnętrznym, ale niech jako sędziowie czytają duchową rzeczywistość precyzyjnie i dokładnie, wyciągając z niej to, co chcesz, aby widzieli i rozumieli. Modlę się o to. Modlę się o to. Shaila ketere mene, wa ketere lere manasa. Ja przeklinam nad każdym z nich.
jakiekolwiek niskie poczucie własnej wartości. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że są równi wszystkim ludziom. Ja ogłaszam, że każda osoba prorocza w tym Kościele ma głęboką świadomość bycia równym wszystkim ludziom. Ani większym, ani mniejszym. Przez imię Jezus. Niech to się manifestuje w ich duszach. Ojcze, niech wizje wewnętrzne i zewnętrzne manifestują się w ich życiu. Niech pojawia się jeszcze więcej snów. Ojcze, ja mówię, że ich racjonalne umysły są coraz silniejsze i że żadna forma przeduchowienia nie będzie ich nigdy dotykała. Oni będą popadać w zachwycenie dla Ciebie, a dla świata tego będą przy zdrowych zmysłach. Przez imię Jezus oni będą tracić zmysły dla Ciebie, a dla tego świata będą przy zdrowych zmysłach. Shakina rala bake dene mare laha kabenere lade bo pedene dele deke desi kide lere lame nasa te kani dele dekene lere haka banana sele haba e banana haka dene deke dene nas. Ojcze, ja modlę się o umysły szachistów dla nich. Niech w ich umysłach będą takie rzeczy, jak w umysłach szachistów. Niech oni rozpoznają kilka ruchów do przodu, strategię przeciwnika. Przez imię Jezus, niech oni to widzą. I lama kady dere lede kene naber rady kene naryba e kene lere lere ha. Ja poszerzam ich służby przez imię Jezus. Poszerzam i pogłębiam. Każdy według swojego rodzaju. Każdy według swojego rodzaju. Halleluja. Powiedz: Boże, obiecuję Ci, że będę publicznym człowiekiem. Będę publicznym człowiekiem. Będę człowiekiem do dyspozycji innych ludzi. Będą mnie mogli wyraźnie czytać. Będą mnie mogli rozumieć. Jestem czytelny. Jestem publiczny i czytelny. Halleluja. Halleluja. Shakina rele dekene nebenere lere dekedene lesika dana nasaila. Halleluja. 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 Shakina rele kenere berlare kenere berdese kenere berdese. Ele glore dekene berde kenere berlare kenere berdesinas. Ele glore lare nebenere dekene berde kenere berdesinas. Holy Spirit, Jesus. W wielu królach wam wołam święty. Halleluja. Wołam święty. Halleluja. Wznosząc ręce swe, wielbiąc króla chwał, wołam święty. Wołam święty. Wznosząc ręce swe, to dziecko będzie osobą młodą. Króla chwał, jak będzie jeszcze całkiem nieduże, albo tuż przed pójściem do szkoły, albo zaraz po pójściu do szkoły, dzięki Jego słowom zostanie ocalone życie dwóch osób. Ono to powie. Ono ostrzeże. I ono będzie tak działać. A zadaniem Twoim będzie to podsycać. I będziesz musiała dbać o to, aby to dziecko nie czuło się dziwne. I będziesz musiała dbać o to, aby to, co ono widzi, nie spowodowało, że będzie się czuło gorsze niż inne dzieci. I będziesz musiała o to dbać. Codzienny diabeł.
będzie chciał zasłaniać Twoje oczy ciemnością codziennie. Codziennie proklamuj nad sobą światłość. Ogłaszaj, że światłość Boga przenika przez wszelką ciemność. Rób to każdego dnia, do końca dni swoich. Halleluja. Mów, że światłość Boga rozprasza wszelką ciemność, a Twoje oczy widzą, jasno widzą. Nie zaniedbaj tego. Niech nikt z Was tego nie zaniedbuje. Każdego dnia, tak jak codziennie padała manna i oni musieli codziennie ją zbierać, tak musisz codziennie ogłaszać światłość nad Twoimi duchowymi oczyma. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Szajli prele, hene nemerele, hedene barlare, deke do nodo, kono nomasa. Elere, lere, kene. Wiele rzeczy Cię ominie wtedy. Wiele diabelskich rzeczy Cię ominie. Twoje oczy nie będą spoczywać na rzeczach, które niosą śmierć. I śmierć nie będzie mogła przenikać do Twojego życia. Ale wierz w to, że masz władzę nad tym, aby uwalniać światłość każdego dnia. Nie myśl sobie, zrobiłem to raz i teraz o to wierzę. Nie. Tak jak było z manną. Codziennie wychodzili ją zbierać. Codziennie. Oni właśnie uwierzyli w to, że mają codziennie wychodzić jej zbierać. Byli tacy, którzy chcieli pozbierać na kilka dni. Ale jest napisane, wtedy manna zgniła i zjadły ją robaki. Oni musieli wierzyć, że każdego dnia musieli wychodzić. Każdego dnia. Tak jakbyś strzepywał włosy z Twojej twarzy, żeby widzieć. Bo diabeł będzie chciał, żebyś widział przez zasłonę. Nie, żebyś zupełnie nie widział, bo wtedy byś się zorientował, że nie widzisz. Ale żebyś widział przez zasłonę w takich dziwnych kształtach. A Duch Święty mówi wyraźnie. Więc ogłaszaj codziennie światłość, a ona będzie wypierać ciemność. Tak słyszę dźwięki z nieba. Hallelujah. Tak słyszę dźwięki z nieba. To pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Słychać głośny płacz zachwytu. Uwielbienia świętych śpiewają. Tak słyszę dźwięki z nieba. Tak słyszę dźwięki z nieba. Mów to przez wiarę. Tak słyszę dźwięki z nieba. Wyobraź to sobie. To pieśni uwielbienia, jak szum rzek. Płynące nuty. Płynące nuty z nieba. Słychać głośny płacz zachwytu. Uwielbienia świętych śpiewają. Święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. Alleluja. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. Ból w lewej części pleców na dole. Święty, święty. Lewa część pleców. Tak jak się kończy kręgosłup, podejdź do mnie. Święty, święty jest nasz Bóg. Halleluja. I aniołowie, aniołowie Jego wielcy. Ja usuwam ten ból przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wszelki ból. Wszelki ból. Wszelki ból. Odchodzi teraz. Wewnętrzny i zewnętrzny. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus, odchodzi teraz, przeklinam ten ból, odchodzisz ból, przez imię Jezus, przez imię Jezus, odchodzisz, odchodzisz, wszelki ból odchodzisz, odchodzisz.
Odchodzisz teraz przez imię Jezus. Odchodzisz. Odchodzisz. Przeklinam Cię. Przeklinam Cię. Przez imię Jezus. 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 Przeklinam Cię, Bogu. Wewnętrzny, zewnętrzny. Przez imię Jezus. Usuwam to. Przez imię Jezus. 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 Odchodzisz teraz. 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 Przez imię Jezus, przez imię Jezus, wszelki ból odchodzisz teraz, teraz, przez imię Jezus, wszelka choroba, wchodź, 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 odejdź od płód, wchodź, szaka taka jara laka taka na nas, demonie, który siadłeś w płucach, przeklinam Cię. Aleluja. Wyjdź te moje stąd. Wyjdź. Wyjdź. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Opuszczasz to miejsce. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Aleluja. Aleluja. A katalityczny. Kto jeszcze? W imię Jezus. Przeklinam wszelką demoniczną siłę. Przez imię Jezus. Wyjdź teraz. Z tego miejsca wszelki ból odchodzisz. Wszelki ból odchodzisz. Wszelki ból odchodzisz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus wszelki ból odchodzisz. W imieniu Jezusa. Wszelki ból odchodzisz. Każda choroba odchodzi z tego miejsca. W imieniu Jezusa. Demonie, który się tam umiejscowiłeś. Wyjdź! Wyjdź! Przez imię Jezus. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, wchodź! Szaka taka i kerebrede, kenebranasy, kenebranasy. Kata, kata, kenebranasa, kenebranasy. Halleluja! Wszelki ból odchodzisz z tego miejsca, won! Przez imię Jezus, przeklinam Cię! Odchodzisz teraz, odchodzisz teraz, odchodzisz teraz, odchodzisz teraz, przez imię Jezus, przez imię Jezus, przeklinam Cię, wszelki ból, choroba i niemoc, demonie, który dotknąłeś tego miejsca, odchodzisz teraz, opuszczasz go, przez imię Jezus, przez imię Jezus, taka, taka, na kerebrede, kerebrede, sikrede, Jesus, Jesus, aleluja. I anioły Jego wielcy wypełniają mnie serce. Bo święty, święty jest nasz Pan. Anioły Jego wielcy wypełniają mnie serce. Każdy demon odchodzi z tego miejsca. Wyrzucam Cię przez imię Jezus. Wyjdź teraz przez imię Jezus. Aleluja! Aleluja! Święty, święty jest nasz Pan. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty. Oh!
Jeżeli czujesz w swojej duszy, że jesteś ofiarą, wyjdź do przodu. Masz takie odczucie, że jesteś ofiarą, nieważne czego lub kogo, ale czujesz się jak ofiara. Święty jest nasz Pan. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam demona ofiary. Tego demoniczną, tą demoniczną siłę, która wmawia tym ludziom, że są ofiarami. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam tego demona i nakazuję, aby wyszedł teraz z każdego z tych ludzi. Odchodzisz od życia z tych ludzi. Ty podły duchu, kłamliwy duchu, który wmawiasz im, że oni są ogonem, a nie głową. W imieniu Jezusa jesteś przeklęty. Jesteś przeklęty. Odchodź teraz od nich. W imieniu Jezusa wyrzucam cię z nich. W imieniu Jezusa ja ogłaszam nad tymi ludźmi, że oni są głową, a nie ogonem. Że oni są zawsze z przodu, a nigdy z tyłu. Że są błogosławieni, a nie przeklęci. Że w ich życiu każda rzecz jest błogosławiona. Ogłaszam, że Jezus Chrystus stał się ofiarą za ich życie po to, aby oni prowadzili zwycięskie życie wewnątrz i na zewnątrz. W imieniu Jezusa przeklinam cię, demonie ofiary. Nakazuję ci odejść od tych ludzi. W imieniu Jezusa, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że żaden z tych ludzi nie jest ofiarą. Ja ogłaszam, że każdy z tych ludzi jest zwycięzcą, jest człowiekiem sukcesu, jest człowiekiem przodu. W imieniu Jezusa, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że nikt i nic nad ich życiem nie trzyma lejców władzy oprócz Jezusa Chrystusa i ich samych przez imię Jezus. Ogłaszam, że żaden z nich nie jest ofiarą. Ja usuwam z nich myśli ofiary. Przez imię Jezus usuwam myśli ofiary. Aleluja. Wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. Wypełniają miejsce to, święty, święty.
wielcy wypełniają miejsce. Święty, święty jest nasz Pan. Pamiętał o tym, że Boże aniołowie są z Tobą. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce. Diabeł zrobił wszystko, żebyś o tym nie pamiętał. Święty, święty. Pamiętaj, że aniołowie Boże są z Tobą. I aniołowie Jego wielcy. Kiedy będziesz wsiadał do samochodu, wypełniają miejsce. Tu. Powiedz, aniołowie Boże, jedźcie przede mną. Święty. Kiedy będziesz szedł do pracy, powiedz, aniołowie Boży, chodźcie ze mną. Kiedy będziesz szedł usługiwać komuś, powiedz, aniołowie Boży, chodźcie, idziemy usługiwać. Kiedy będziesz szedł zarabiać pieniądze gdzieś, będziesz szedł na spotkania biznesowe, powiedz, aniołowie Boży, chodźcie ze mną, idziemy tam na spotkanie. Kiedy będziesz zasiadał do różnych działań, które musisz rozwiązać. Powiedz, aniołowie Boże, rozwiązujcie te zadania ze mną. I aniołowie Jego wielcy. Duch Święty tak działa. Wypełniają mi. Działa przez Ciebie, ale działa też przez swoich aniołów. Bo święty, święty jest nasz Pan. Gdy będziesz się szykował do trudnej rozmowy z kimś, zawodowej, prywatnej, nieważne, powiedz, aniołowie, chodźcie ze mną tam. Do tej rozmowy. Kiedy będziesz gdzieś komuś głosił, coś pisał, działał cokolwiek w królestwie, powiedz, chodźcie tutaj, aniołowie. Oni są pomocnikami Twoimi. Pomocnikami. Nie radzisz sobie z dziećmi? Poślij aniołów. Bierz to wiarą. To wiara Twoja. Oni po to są.
Oni po to są. Nie jesteś sam. Duch Święty zabezpieczył Twoje życie przez wiele, wiele różnych czynników. Przez Jego obecność w Tobie, przez Jego mądrość w Twoim umyśle, przez Twoje naturalne uwarunkowania, przez Bożych aniołów. To jest pokora. Twój klejnot to jest pokora. Pokorą jest korzystanie z Chrystusa. To pokora, korzystanie z Chrystusa. Samodzielność nasza jest samodzielnością w Chrystusie. Nie dla Chrystusa, nie przed Chrystusem, aby coś udowodnić, tylko w Chrystusie. Rozumiesz? W Chrystusie. Kiedyś, jak byłem w świecie, nawet jak z Wiktorkiem wychodziłem na spacer, brałem ze sobą broń. Nie musiałem mieć super ubrania do tego. Mogłem iść sobie w dresie, prowadzić wózek w kwiatki, a w budce, takiej, którą się nad spacerówką rozwija, leżała broń z przykręconym tłumikiem. I tak sobie spacerowałem z moim synem po mieście. Obok szedł mój pies. Tu była broń, a tu był pies. Ja szedłem na spacer. Ktoś powie, to znaczy, że się bałeś? Nie o to chodzi, że się bałem. Pewnie bałem się gdzieś po ludzku, ale to nie o to chodziło. Chodziło o pragmatyzm zawodowy. Rozumiecie? Jak jest się bandytą, to się chodzi z bronią i z psem. Jak ktoś jest bandytą i nie chodzi z bronią czy z psem, to go odwalą. Bo to jest pyszny bandyta. Ja nie byłem pysznym bandytą, ja byłem pokornym bandytą. Rozumiecie? Chodziłem uzbrojony. Jak się narodziłem z Bożego Ducha, to stałem się pokornym człowiekiem, niczego nie udowadniającym Bogu, będącym zabezpieczonym w Chrystusie. I dzisiaj mogę powiedzieć, że ja się w ogóle nie boję, ale zabezpieczenie jest cały czas w moim życiu. Chodzę z aniołami. Chodzę w Duchu Świętym. Rozumiesz? Jestem zabezpieczony. Zabezpieczony. Tylko głupcy są niezabezpieczeni. Głupcy się nie zabezpieczają. Żyjąc na niebezpiecznej ziemi. W niebie nie będziesz musiał się zabezpieczać. Ale teraz musisz chodzić z aniołami. Musisz chodzić w Duchu Świętym. Musisz chodzić z prawdą Bożą na ustach. Bóg powiedział do Jozuego, niech słowa tej księgi nie oddalają się od ust Twoich. To jest Twoja broń. Bądź pragmatyczny. Nie myśl o niebieskich migdałach, nie myśl lękowo, ale chodź uzbrojony, uzbrojony. Masz być rozbrojony wewnętrznie, ale uzbrojony na zewnątrz, dlatego że mam miękką duszę, to otaczam się aniołami, bo się rozbroiłem od środka, to chodzę z aniołami. Wiecie, jaka jest sprawa z aniołami? Oni nie mają duszy. Aniołowie są bezduszni. To bezduszne duchy. Wiecie, co to znaczy? One się nie załamują, nie wpadają w tarapaty emocjonalne, nie mają trudnych dni, nie poruszają się w kategoriach dobra ani zła, nie rozkminiają, są mi ku pomocy. Rozumiesz? Są jak moja broń sprzed 21 lat. Rozumiesz? Jak mój Mauser z tłumikiem.
Rozumiesz, o czym mówię? Tacy są Boże aniołowie, bezduszni. Apakoto korela rabakanas są Tobie ku pomocy. Nie są po to, żeby z nimi porozmawiać. Z nimi się nie rozmawia, im się nie można wyszalić i nie można się do nich przytulić, bo to bezduszne istoty. To duchy. Rozumiesz? Jak mój Mauser. To duchy służące do tego, żeby walić wroga, żeby torować drogę, bo idzie Święty Boży, bo idzie Izrael. Rozumiesz? Izrael idzie. To szpaler aniołów przed nim. Rozumiesz? Bądź człowiekiem wiary, tak jak uwalniasz wiarę w dary Ducha Świętego. Jak uwalniasz wiarę w mądrość swoją, to uwalniaj wiarę w aniołów. W nich trzeba wierzyć, bo bez wiary oni nie działają. Nie działają. Nie próbuj się z nimi zaprzyjaźnić. Rozumiesz? Oni nie są twoimi przyjaciółmi. Żeby być przyjacielem, to trzeba mieć duszę. Twoim przyjacielem jest Duch Święty. Rozumiesz? Żeby być przyjacielem, trzeba mieć duszę. Duch Święty to twój przyjaciel, a aniołowie to twoja broń dalekiego zasięgu. Więc zamiast się martwić, wyobraź sobie, jak stoją obok ciebie. Rozumiesz? Nie zatrzymujcie się. Dojdziecie tam, gdzie świat dojść nie może. Musicie w to wierzyć, bo macie taki arsenał, jakiego świat nie posiada. A więc wyobraź sobie, że gdziekolwiek zaszedł największy człowiek tego świata, to możesz zajść dalej. Rozumiesz? Bo on zaszedł tam bez arsenału. To znaczy, że tam można zajść bez arsenału. Bez arsenału Bożego można tam się, to można tam dotrzeć. A Ty masz arsenał Boży. Rozumiesz? Arsenał Boży. Tylko musisz powiedzieć jasno i klarownie, w co Ty wierzysz i w co Ty też nie wierzysz. Musisz powiedzieć diabłu, nie wierzę Tobie. Ja Ci nie wierzę. Nie wierzę Ci. I musisz powiedzieć Bogu, wierzę Ci. Diabłu powiedzieć, nie wierzę Ci. On do Ciebie powie coś, a Ty powiedz, nie wierzę Ci. Nie. Diabeł powie, coś stracisz, a Ty powiedz, nie wierzę Ci. Ty kłamiesz. Ty jesteś zwykłym kłamcą, jakich jest na pęczki wszędzie. Jesteś kłamcą. Nie wierzę Ci. A Bogu powiedz, wierzę Ci. Wierzę Ci, Ojcze. Wierzę w Twoich aniołów też. Ojcze, ja modlę się, aby nasi ludzie doświadczali tej głębokiej wiary w Twoich aniołów. Niech oni rozumieją ich użyteczność w ich życiu. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Halleluja. Czcimy Cię, Święty Duchu. Cię. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to, bo święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają. Yeah.
święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wiedzy wypełniają miejsce to, bo święty, o, i aniołowie Jego wiedzy wypełniają miejsce to. Możemy być wolnymi w Tobie.